Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. I widzimy się w The Binding of Isaac Repentance. Nuzlocke, epizod 3. I dzisiaj, powiem szczerze, chyba zajmiemy się jednym z challenge'ów. Powiedzmy challenge'y. I cia. Powiem szczerze, zaczniemy od najłatwiejszego, jaki moim zdaniem istnieje, czyli Computer Save. Computer Save. Dobra, więc challenge jest taki. Mamy namierzające strzały. Technologię dwójkę. Mamy dojść do mamuśki. Teraz mi do nogi mamuśki. Więc ja nie wiem, czy jest to dużo mówić, po prostu spróbujmy osiągnąć sukces. I tyle. I tak, w tym challenge ogólnie mówiąc nie ma... jak to się nazywa? Popływ skarbów, jakby większość challenge, więc nie musimy się za bardzo piętrami przejmować. Owszem, warto czasami trochę, wiecie, zboczyć z trasy, żeby tylko poszukać jakiś monet czy coś na zakup w sklepie, ale... Powiem szczerze, to wyzwanie naprawdę z tego typu... Tutaj nie potrzebujemy niczego więcej niż to, co mamy na początek. Owszem, jakieś handle z diabołem czy z aniołem, przyjemna sprawa. I są tylko spróbujcie osiągnąć handle z aniołem, jeśli już. Ale naprawdę nie potrzeba niczego więcej, więc tak. Tutaj powiem wam szczerze, że to jest taki typ wyzwania, że... Prawdopodobnie można uda się, przynajmniej udałoby się zaliczyć te wyzwania za nie danie się trafić ani razu, gdyby to, że tych achievementów się nie da zbierać tego typu. Ale tak, gdyby nie to, pewnie bym nie dostał. Jak widzicie, to jest po prostu nieporównywalnie łatwiejsze względem zwykłych przebiegów. No i nawet troll bomby nie mogą podejść. No ale dobra. Nie będę tutaj za dużo marudził, się wypowiadał, gadał o jakichś kwotach czy coś, po prostu... Ale to wygrać. I w sumie, jeśli szybko mi pójdzie, może pomyślę jeszcze o jakimś innym challenge'u? Chociaż... nie wiem, ile mi to zajmie. Więc tak... Okej, cześć przeciwnik. Cześć przeciwniki, no hej. Dobra. To jest pigła, który jeszcze nie żarłem, to mogę spróbować. Experimental pill. Szczęście zmniejszone, przyspieszona prędkość poruszania się, okej. Jestem w stanie to zaakceptować. I tak. W poszukiwaniu bossa, część dalsza. Jak dać już mamy bossa. I nawet złota kupa, więc trochę gotówki. Tutaj mamy retrovision. Pewny efekt, muszę przyznać, nic kiedyś, ale... Nadal nie uważam, żeby było taki super. Wiecie co, tutaj mamy dużo monet, to może jeszcze spróbuję. I okej, hurdlingi. Więc no, oto i wszechpotężny boss, z którym można przegrać. Ja. Wiecie co, zajrzę, może będzie coś wartego uwagi. Aha, otrzymam obrażenia. W taki głupi sposób, nie chcesz. Zmniejszyłem tym samym szansę na anioła. Trochę, ale... tak. Powiem szczerze, że zrobiłem to z premedytacją, bo jednak liczę, że może dostanę coś, co by, wiecie, już wygrałem przebieg całkowicie, typu zwiększenie obrażeń. No dobra, mówiłem, że będę się śpieszył jednak. Dobra, już chciałem właśnie uciekać, ale mniejsza z tym, po prostu najlepiej będzie to skończyć, zanim zrobię coś głupiego, co doprowadzi do mojej śmierci. No tak. I dobra, jaskinie. Nadal zwykłe wyższe chyba wszystkich tych wariantów, które istnieją, nie odblokowaliśmy. Nawet myśmy odblokowali, to wiem, dla mnie to bez różnicy. Jedna skrzynka taka to na pewno nie. Gdyby były złote albo jakieś inne, to może bym pomyślał. Ale tak, to nie ma sensu. I dobra. Okej, fajnie. Na tym piętrze definitywnie szukamy sklepa. Okej. Trollka. I co tu mamy? Piguły. Step down, nieprzyjemne. Okej. I... Tears down. Okej, dostałem chyba najgorsze piguły, jeśli chodzi o... ogólną rozgrywkę. Ale jak to jest challenge tego typu, to nawet jeśli zmniejszy mi się prędkość wypływania laserów czy coś, to nie jest aż takie okropne. A żyćko też nie należy do aż takich istotnych takim challenge'em.
Oczywiście łatwo można zginąć, tego bym nie chciał, ale... Ale tak. Dobra, łatwo zginąć, to jest też pojęcie względne, przecież tutaj to tak naprawdę nawet nie musimy się zbliżać do wrogów zazwyczaj. A nasze promienie i tak same trafiają, więc no. A co my tu mamy? Jak na złość nic. Akurat teraz kiedy mam gotówkę, ale dobra, trudno. Okej. Okay. Tak, liberska, co do efekty losowych grzybów. I dobra, fistula. Kolejny boss, który... Jestem pewien, że nawet nie będzie w stanie nas trafić. To prawda, wersja zwykła. Czy trochę chyba trafił nas, nie wierzę. Ale dobra, jestem zbytnio rozproszony. No ogólnie mówiąc, jest to boss totalnie łatwy. Chociaż w wersji czempiona, bodajże czarnego, to jest jeszcze łatwiejszy. Bo jest dużo wolniejszy i jeszcze w sumie wypływa z siebie tylko muchy wymkowe. Okej. Okay. Restroom, który w sumie nic nie oferuje. Super. Okej, okay, arcade room, do którego też nie mam po co iść. Może tutaj cokolwiek będzie fajnego? Okej. Okay. Okej. Okay. Rozumiem, gro. Nie, dzięki, nie skorzystam. I oczywiście hosty. Co innego mogłem dostać niż hosty. No. Dobra. Halo. Halo, przeciwnik. Dobra. Nie jest źle. Muszę przyznać. Spodziewałem się, że będzie gorzej. Prawda, i tak już okazało się, dało się trafić dwukrotnie na takim prostym czymś. Ale tja. Mimo wszystko jestem zadowolony z ogólnego rezultatu i tego, że nie jestem totalną lamą, która już umarła na tym challenge'u. No nie ukrywam, znam takich, którzy byliby wstydni paść. Szkodowo siebie jakieś tam pół roku temu. Ja. Ale dobra. Mniejsza z tym. Super, jakiś grzybek, który tylko wszystko zmniejszył. O, i widzę, to nie jestem aż taki ślepy. Jest tutaj ten kamyk z X-em tak zwany. Tinted Rock czegoś tak, więc dobra. Soul Heart, jej. Gdyby to jeszcze miało jakieś większe znaczenie. No cóż. Dobra. O, kolejny Soul Heart, jak miło. I tak, wysadzę gościa. Team Sail. Nie jest aż taki potrzebny, ale dobra, Sackhead, czemu by nie? Kolejny Soul Heart. Trollka, serio. Okej, okay, i... Hierophant, no... Czemu ja takich podejść nie mogę mieć normalnie? Wiecie, w sensie tyle Soul Heartów. Mimo przynajmniej Lazarusa z odblokowałbym. Próbować walczyć o odblokowanie Bethel. Ale nie, zwykła gra nie może mieć takiego farta. Tylko challenge, które i tak tego nie potrzebują. Okej. Okay. I w skrzyni była mniejsza skrzynia, w mniejszej skrzyni była tabletka, która na nas na szczęście nie działa, ale ogólnie by mogła zepsuć podejście. Jeśli w tym momencie została deaktywowana. W ogóle nie wierzę, że tutaj dostałem wrażenie od czegoś takiego. Ale tak. Mniejsza z tym, jak widzicie, nie muszę się niczym przejmować, po prostu... bo sam się pokonuje. Po część. Dobra. To wygląda jak normalnie celowo łapał te wszystkie pociski. Ale nie, jestem po prostu tylko takim idiotą, lamą, nieogarem życiowym. Dobra. Pokonany. I... Tears up, HP, short speed down, to akurat nie jest istotne. Dobra, super. I pokój anioła. Dobry efekt, bardzo dobry efekt, czym w sumie dobry przedmiot. Oil life. Teraz najlepsze jest to, że nasze lasery mogą w dowolnym momencie wywoływać jeszcze promienie światła niebiańskiego na wrogów. Więc tak. Widzicie? Po prostu... Moim zdaniem połączenie super. Pomijając kwestię tego, że i tak dostawał obrażenia w głupie sposoby. Ale dobra. Mamy 9 minutę nagrania. A jesteśmy już na... depsach. 8 minuta podejścia. Można by się udało, gdyby to był zwykły... Właśnie zwykły rozgrywek.
pokonać boss rusha, może nawet gdyby to było, powiedzmy, na normalnych warunkach, kiedy już mam podblokowywane różne rzeczy, to w takim tempie nawet osiągnąć największe achievementy typu pokonaj bossa Dark Roomu, czyli Lamba w 20 minut i inne takie. Ale tak. Tutaj nie ma też takiego wielkiego sensu, więc... Więc tak, po prostu tutaj tego nie wydrobił i w sumie nawet nie wiem, po co gram tym żebraczkiem, tylko czas marnuję. Ale tak. Jak zazwyczaj nie gram na żebraczkach, tak teraz mogę, więc... Czemu by nie? Jest czerwone serce, jakbym tego potrzebował. Okej, lunch. Najgorzej. O proszę. I Holy Light zatkował wszystkich prawie naraz. Nieźle. Po prostu nieźle. No ale tak, jak mówiłem, najłatwiejszy challenge. Więc nie ma czego się dziwić, po prostu, że tak mi idzie, że nie umieram. Chociaż nie wiem, czy najłatwiejszy na pewno. No, definitywnie jeden z łatwiejszych. Chociaż nie jestem pewien, czy najłatwiejszy. Poniekąd... Może są jakieś takie, które są elementarnie, czy momentalnie trochę łatwiejsze, czy coś. Ale dla mnie zdecydowanie Counter Savvy jest takim, który w sumie najciężej przegrać. Co wiem, proszę. Mogłem się nie ruszyć od początku wejścia do tego pokoju, a boss sam się pokonuje, więc tak. Okej, okay. Panda leczka, oznacza to jeden Blackheart i jeszcze szybsze płakanie. Dobra. Dobra. W tym wypadku ktoś mi mówi, że ta... Po prostu GG. Bym tylko nie wpadał na uciski tak łatwo. A, przy okazji jeszcze po tego pokoju, taka ciekawostka. Stojąc pod taką... Soną tutaj. Pod takim właśnie kamiennym czymś zielonym, lującym wybuchowymi pociskami. Nigdy nie zostaniecie trafieni przez taki pocisk. Wiem, ciekawa sprawa. Dowiedziałem się tego przypadkiem ostatnio. Osobiście podczas jednego z moich podejść osobistych. I tak. Nie wiem, co więcej na ten temat dodać. Moim zdaniem jest to wiedza bardzo przydatna. Aczkolwiek... Rzadko kiedy jest ich spotykam, więc... Ja. Aż takiego użytku na co dzień z tego mieć nie będę. Ale dobra. Na spokojnie. Trzeba tylko tutaj wygrać szybko i będzie dobrze. Złota kupa? Nie. Nie chce mi się. Powiem szczerze, po prostu już zawracać. Lock up. Dobra, w końcu jakaś pozytywna piguła. Super. Tak, tutaj muchy to niegroźne. Tutaj baterii, który nie użyję. Druga karta do Dewy, więc za, bierzemy jednego, małuśka, aktywujemy. I co, dostałem wrażenia, to dlatego się po prostu się nie ruszyłem, ale poza tym tak. Nie wiem co dodać, po prostu... Zwycięstwo, no tego się nie da przegrać. No dawaj jakąś nogę albo coś, a nie... No wiecie, waszym zdaniem może dać się przegrać czy coś. Ja naprawdę sądzę, że nie. Więc tak, zobaczymy jeszcze w ogóle, co bym tutaj dostał, gdybym wlazł. Blood of the Martyr, no. Piękne. I tak, wiem, że mógłbym pójść na posracza nam tutaj tak dla jaj, ale nie. Nie ryzykuję. Po prostu naprawdę nie ma co ryzykować i... Robobaby 2.0. O, okej, challenge wykonany. Ale tak, powiem szczerze, nagroda nieciekawa. I gdybym pamiętał, że to jest RoboBaby 2.0, to bym tego nie robił. Szczerze, nie lubię strasznie. Ale dobra, mniejsza z tym. Udało się, zaliczyłem, super. I tak, taki krótki dodatek niech będzie już do odcinka numer 2, więc tak, oto tyle, więc dziękuję wam bardzo, no i mam nadzieję, że wam się podobało i nie uznajecie mnie za totalną lamę największą ze wszystkich po dzisiejszym zagraniu. No w sumie po obecnym, nie dzisiejszą, to tak... Wcześniejsza rozgrywka, która też się ukaże, dzisiaj nie była najlepsza, ale dobra, starczy tego, więc dziękuję bardzo, no i do zobaczenia już za tydzień, więc trzymajcie się i hej, hej!